Dzień dobry, moje kochane ludki. Patrzcie, co się dzieje. Dzisiaj będzie jedzeniowa spożywka. Je tak, ja nie jestem na... Ktoś powie, jest na diecie, ja tylko je. Oczywiście, bo chudnięcie to przede wszystkim jedzenie, a raczej sposób odżywiania i sposób... fajne te włosy, trochę tak sfilcowane, jak tak leżały z gumką i były mokre i tak dalej. Dzień dobry, zapraszam Was na vloga. Vlog będzie domowy, dzisiaj po prostu wybieram się na zakupy do Morrisona i do Aldiego tym razem. Trzeba dokupić warzywa, owoce, podstawowe rzeczy. Dużo nie będę kupować, potrzebuję bardziej jechać na kosmetyki, ale to pojadę z Russellem, bo muszę mu koniecznie kupić kurtkę. Misiu dzisiaj nie wraca, Laury jeszcze nie ma. O, jak za dawnych lat, ziewanie. Tak, dopiero wstałam, kochani, co widać? Patrzcie, paznokcie, od razu Wam pokazuję. Przepiękne kolory jesienne, mat. Kocham paznokcie matowe, mogłabym nosić je codziennie, a czerwony i czarny to jest mój obsesyjny kolor matowy i chyba sobie zrobię następnym razem maty znowu. Albo nie, bo ja tak na zmian. Więc pewnie następnym razem będzie jakiś brokat, ale coś błyszczącego. Albo może czerwony. Nie wiem, zobaczymy. Ja to... dobra, idę pić kawę, idę się zważyć, zrobić śniadanko Russellkowi, zjeść batona. Naleć sobie świeżej wody, bo tutaj nawet pies tą butelką, tyle mi zostało. Tak, mam kobiece dni, więc łatwo nie było wczoraj, łatwo nie było. Dobra, idę. Zastanawiam się, czy nie spiąć sobie włosów. Wyglądam tak, w ten sposób, ubieram sobie jeszcze, o może tu pokażę, to będzie widać, będzie mnie w lusterku. Widać? Widać, nie? Tą stronę bardziej. O, żebym tylko nie zasłaniała. Dobra, ubieram sobie. A mi włosy już urosły, ale chyba je farbne. To sobie ubieram. Słuchajcie, to jest sweter. Ja swetry ubieram tylko na wyjście, po powrocie bierzemy je z powrotem i tak z 2-3 razy ubieram i daję do prania z tego względu, że nie chodzę w tym w domu. Nie 2-3 razy, trzy. Ale tęskni mi się znowu mój bobek. Widzicie co, jak patrzę tu w kamerze, jestem... Słuchajcie, ja mam dzisiaj te dni, kobiece dni. O 12 właśnie. A co chciałam odnośnie tego powiedzieć, to, że trening wykonany. I to trening wykonany po całości. Taki, sorry, że tak kładę tam. Zaplątały mi się o moje, patrzcie, duperelki mi się moje zaplątały. Przywaliłam o ścianę, ale to nic. Słuchajcie, dużo suszę te włosy suszarą codziennie. No bo wiadomo, jak ćwiczę i pot się ze mnie leje ciurkiem, dosłownie ciurkiem, to te włosy muszę myć. A że one ciągle mi długo schną, zawsze bardzo, chociaż ja mam pióreczka, nie włosy. No mam taki rodzaj włosa. Więc myję je codziennie i suszę. Ale nie układam ich, po prostu. O, tak, to jest mój dzisiejszy look. Ubieram jeszcze kurtkę, wychodzę z psem, zabieram Kasiorę i lecę. Także życzę Wam miłego dzionka i pokażę Wam po prostu, co kupiłam i coś jadę na obiad. W ogóle duże zakupy. Wiecie co, ja zepnę te włosy, bo jest taki wiatr, że ja je po prostu zepnę. I sobie zepnę je tutaj, teraz tak, o. Później mam takie pokręcone te włosy wieczorem. Dzisiaj Miśka nie ma. Może jakąś maseczkę sobie walnę i nagram. Naprawdę 100 lat. No i tyle. I już. I ready, steady, go. I dobrze, że spięłam włosy, bo na dworze to jest piękna pogoda. Przepiękna pogoda.
cudowna. A kto tu przyszedł? Był grzeczny, kosteczkę już zjadł. I tutaj zakupy, ale są pomieszane. Były dwa sklepy, był Morrison i Aldi. Nie ten. Morrison i Aldi i tyle. Dobra, bo jest już prawie trzecia, ba, nawet po trzeciej jest. O, biedne dzieci. Biedne dzieci. A mój na rowerze gdzieś zaraz będzie śmigał. Także ja szybciutko wyciągam na blat zakupy i później... Nie zaczepiaj mnie. Wyciągam zakupy, pokażę Wam, co kupiłam. Zdrowe i niezdrowe. W większości zdrowych... tak, dobrze słyszycie. Tak. Aha, i słuchajcie, jeżeli będzie ktoś pisał, nie macie nic fajnego do napisania albo coś, tylko chcecie dopieprzyć, to czy piszecie to do kogoś, czy do mnie, ja to czytam, kasuję, nie mam zamiaru tutaj wchodzić w jakieś dyskusje. Każdy ma swoje zdanie, macie prawo mieć swoje zdanie. Ale jeżeli mi ono nie odpowiada, to ja je po prostu kasuję. Tyle w temacie, mój kanał, tak, kasuję, bo mam na to ochotę i nie mam ochoty tutaj gówno burzy mieć, bo mnie to nie kręci. Ja już jestem dorosłą kobietą, mam 37 lat na karku, wiem, znam, mam swoje zdanie, jestem świadoma wszystkiego, co robię, więc sorry. No, trochę pokory. Także dużo, dużo karteczek mi się udało tym razem, także patrzymy, co my tu mamy. Ciastka dla Russella, ale ja też sobie skosztuję, no bo słuchajcie, ja jem różne rzeczy. To, że jestem na redukcji, to nie znaczy, że nie będę jadła tego czy tamtego, bo to nie. 80% zdrowych i 20% niezdrowych. Tak wygląda porządnie zbilansowana i dobra na psychikę dieta. Nie dieta, tylko sposób odżywiania. Polecam, naprawdę polecam. Poczytajcie, posłuchajcie. Polecam Wam również na Instagramie na przykład psycholog na diecie. Kobieta naprawdę wie, co mówi. I tutaj różne takie tematy. Nie będę się wywodzić na ten temat ja. Dobra, ciasteczka takie. Jedno ma 114 kalorii, więc można sobie przez weekend zjeść dwa do kawy. Zależy, ile mi wyjdzie kalorii, bo ja liczę kalorie na tą chwilę. 15 dzień liczę kalorie. Dobra, i tutaj na moją ulubioną zupę dwa opakowania winogrona, miśkowi do pracy porridge, czyli owsianka. Taka gotowa. Żeby miał do samochodu, chlebuś, uwielbiam ten chleb, bardzo smaczny, to do zupy, tutaj kiełbaski dla Russella, dla mnie też, no zobaczymy jak to będzie z kalorycznością, feta do sałatki, chyba nagram Wam sałatkę taką, o włos mój, pestki dyni też do sałatki, taki zobaczcie, ryżowy, kiedyś na tych ryżowych tylko leciałam, jak byłam na Slimming World, fajny sposób odżywiania, ale później waga wraca, trzeba cały czas ją stosować, żeby się trzymała, ale dużo utrzymuję do teraz, naprawdę bardzo fajna dieta, jeżeli nie lubicie ćwiczyć i tylko chcecie samą dietą, to polecam, no ale to jest sposób odżywiania już na dłuższą metę, to nie jest tak, że schudniemy i rzucamy, bo to po prostu przybędzie z powrotem, tak jak mi to zrobiło i właśnie, dobra, czyli takie, nie jadłam jeszcze tych, ale mam na wypróbowanie. Tutaj mam jakieś batoniki, 130 kalorii za jeden, sporo, bo na przykład te, ale te batony, czekajcie, z jakiego to, bo ja zapomniałam, czy ja mam jeszcze? Nie, ja już nie mam, więc nie powiem jakie. Dobra, czyli z Aldiego takie batoniki, później tutaj takie vegan. 5 paczuszek, jakiś szpinak, pomidor i jak to się nazywa? Jarmuż. O. Super, tutaj lody,
szybciuteńko. Zobaczcie, lody za jeden lód, 49 kalorii. Super sprawa. Pieczarki teraz kupuję, te szybko mi się smażą na śniadanie, cyk, 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 odsmażam, tam do czegoś dodaję. Kiwi, tutaj kupiłam sobie przecenioną pietruszkę, będę robiła zupę, krem z warzyw, groszek, uwielbiam groszek, później sobie zeskanuję i zobaczę na przekąskę. Tutaj szczypiorek, awokado, dużo awokado jem i te przyprawy, co Wam mówiłam, i tutaj mam do makaronu przyprawy, świetne są te przyprawy, jeżeli chodzicie do Aldiego, polecam je, naprawdę świetny skład mają. Mini jabłuszka, tutaj jeden jogurt dla Rasela, taki deserek na wypróbowanie, bo on jest wybrany do takich rzeczy. I tutaj zobaczcie, Twix, 8 na 8 drinków i tutaj, że z Dolce Gusto, czyli z tym, co ja nie mam, czyli te pody są kompatybilne z Dolce Gusto, więc to super. No i ma jedno 71 kalorii, czyli takie coś, jedno ciastko i już deser z głowy, prawda? Fajna sprawa i zobaczymy, czy mój synek będzie chciał pić, bo specjalnie czasami się ma ochotę na jakiś deser albo coś. Dlaczego nie? Proszę bardzo, Twix, do tego ciasteczko to, ale jeszcze, o, na biurku mam, to Wam pokażę. Ale jeszcze bardziej preferuję na przykład dwa ciastka takie, bo te ciastka są i bez cukru, z małą zawartością i wysokie. Zobaczcie, wszystko pięknie, ładnie, 68 kalorii za jedno. No to zjem sobie dwa, wypiję kawkę, czy tam tą czekoladę i już, perfekto. Chowam to szybciutko i pokazuję, zostały mi jeszcze dwie siateczki. No, już troszeczkę się spieszę, bo muszę obiadek zrobić dzisiaj, ryż i gotowa surówka, i do tego rybkę usmażę raz, dwa, trzy i taki obiadek będzie. Już Wam pokazuję, papryka, dużo jadam papryki na talerz. Ja sobie często kroję różne warzywa lub owoce, ale przeważnie teraz, jak mam mało kalorii, to warzywa, bo są mało kaloryczne, jak wiecie. I zdrowe, oczywiście, bardzo zdrowe. Jedzenie dla psa, dwa ogórki, to jakaś nowość dla Rasela. Ja powiem Wam, że sama bym zjadła. Niestety kalorie powalają. Grapefruit do surówki, zobaczcie, przeceniona suróweczka na dzisiaj. Dla mnie do rybki, tutaj na jutro do obiadu. Fasolka zwykła. Tutaj te kapary potrzebuję do dania, będę nagrywała. Pomidorki, cytrynka, bo pijemy dużo cytrynki. Zobaczcie, przecenione ziemniaczki, mięsko na rosół, wino na jutro, na wieczór, dla mnie i dla Misiosława. Mango do deseru chia, tutaj jeszcze takie wodne lody. 74 kalorie za jednego loda. Oczywiście nie wszystko naraz. Krewetki, mięso, tylko i wyłącznie 5% tłuszczu ja taki jadam. Ewentualnie 7 indyka czasami. Jajeczna lubella, krajaneczka do rosołu, jak widzicie, por, jajka, papryczki, chili do zupy, sól, bo zawsze zapominam, tym razem nie zapomniałam, koncentrat pomidorowy dodaję, teraz bardzo dużo koncentratu albo świeże pomidory, jeszcze jedna paczka winogron, tylko tym razem czerwone, masło do smażenia, bo fajnie jest mi ukroić na przykład i także masełko kupiłam do smażenia czasami. Bardzo lubię pieczarki z masłem, więc używam. Kurczaczek, no i tutaj młody groszek, również przeceniony do zupy. I na dzisiaj rybka. Zobaczcie, jaka piękna rybunia na dzisiejszy obiadek. Tak, śliczna. Dobra, chowam i szybciuteńko daję jeść psu. Tak? Będziesz jadł?
obiadzio. No, będzie jadł obiadzio i ja też szybciutko robię nam obiadek, także zabieram się. Później wam pokażę, jak wyglądał ten obiad. No, psa wam obiadu pokazywać nie będę. I dzisiaj mnie czeka jeszcze jedna podróż, jeszcze jedna wycieczka, ale to już jest taka lepsiejsza. Jadę po kurtkę i po kurtkę dla Russella, bo on ma tylko taką cieniutką, a no już jesień puka do naszych drzwi niestety. Tyle. Powiem wam, że muszę kupić mu grubą kurtkę. Po pierwsze wyrósł, po drugie poniszczył, po trzecie wszystkie są wyrzucone. I już na przykład dzisiaj zmógł bardzo. Bo to tam, aha, to nie to. Mhm. I zapowiada się fajny weekendzik domowy. Tak, tym razem domowy. Jeżeli nie będzie tak padało, to pójdę z Russellem do skate parku na rowery. Jeżeli będzie padało, to tylko i wyłącznie będziemy siedzieć w domku. Może pójdziemy do kina w niedzielę. W niedzielę z tego względu, że misia jutro nie ma. Dopiero będzie późno. Także tak, moi drodzy. Aha, moi drodzy wspaniali, ale się fantastycznie czuję po tych ćwiczeniach. I co jeszcze? To jutro jest ostatni trening z mojego challenge'u. Tak, bo był challenge. Muszę tu powiedzieć, bo się cieszę, jestem dumna sama z siebie. Był challenge taki, jest nadal, że bijemy rekord ćwiczenia tego najnowszego od Ewy, Mission Beach Body, i powiem wam, genialnie, ja 6, czyli cały mój czas treningowy w tygodniu, co poświęcam, 6 razy zrobiłam Mission Beach Body, jestem bardzo zadowolona, świetnie się czuję. I tak, o, a później nie wiem, co będzie. Na pewno będę ćwiczyć codziennie, oprócz niedziel, to na pewno. No i ta aplikacja jest dobra, rybki moje drogie. Zabieram się za robotę. Lodziarka, no oczywiście, no jakby inaczej. Aha, no i muszę jechać na te zakupy z małym i mój misiu skończył mu się zapach, muszę mu kupić jakiś zapach. No, jakiś, coś mu wybiorę, wyszukam coś. Coś, co jeszcze nie miał, bym musiała mu kupić. No, ale to już wam pokażę później. Dobra, obiadzie teraz wam pokażę, pralkę wstawiłam, bo dużo prania, zresztą synek przyszedł ze szkoły cały uwalony. Mokry oczywiście, zobaczcie jak ładnie. Więcej kalorii policzyłam, ale będę miała później na dogryzkę, że tak powiem. Zjem sobie to z gołąbki, mam jeszcze od mamy. Dużo kalorii mi dzisiaj zostało, więc wuhu! No tak jakoś wyszło, bo zjadłam zamiast drugiego śniadania, przyznaję się, bo nie było kiedy. Zjadłam chipsy. Zjadłam chipsy te wegańskie z Aldiego, oczywiście wszystko jest policzone. Ja nawet jak piję winko, czy jem loda, czy jem ciastko, to wszystko dodaję. Jak nie mam kalorii, nie jem. Jak mam kalorie, czasami mi zostają, czasami mi nie zostają. No i czuję się fantastycznie, tak jak wspomniałam. Zobaczymy, jak długo dojdzie do tego, żeby osiągnąć to, co chcę. Nie wiem. Idę jeść, pojedziemy na jeszcze później na zakupy, także myślę, że to by było na tyle, że na dzisiaj już żegnam, że spotkamy się w następnym jakimś fajnym odcinku. No, nie wiem, co będzie następne. Na pewno jakiś króciutki filmik. Zdjęcia muszę porobić i znowu wrzucić. Widziałam, że bardzo kiepsko wyszły te zdjęcia. Zostały ocenione. Ale to jest moja pamiątka i ja wstawię je, bo to nie jest pod publikę, tylko dla mnie. Więc będzie mi miło, jeżeli przyjdziecie i obejrzycie. Bo wątpię, żeby to były brzydkie zdjęcia. To jest bez sensu. Jak można kogoś zdjęcia oceniać na palca w dół? Bez sensu. Jak kogoś nie interesuje, to omija. Ale no cóż, taka jest społeczność YouTube'owa. Niestety
Co za czasy, dziwne czasy. Ale nagrywam, no i godzę się z tym, bo wiem, że nie mam na to wpływu ani ja, ani nikt inny. Także do zobaczenia! No i dziękuję wszystkim tym słodkim perełkom, które przychodzą od tylu lat i są ze mną pomimo wszystkiego. Dziękuję, dziękuję. I mogłabym tu wymienić się z imion, bo tych osób naprawdę nie jest tak dużo. Wolę mieć 5, ale takich prawdziwych niż 1000 takich. Pa, pa.